Cześć widzowie. Symbionty i celestianie byli najstarszymi rasami w kosmosie, gdzie poprzedzały ich tylko mroczne elfy, posiadając wspólną brutalną historię, bo przyszło im się spotkać. W dzisiejszym odcinku więc odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego symbionty nienawidzą celestian. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Celestianów stworzył pierwszy firmament, a symbionty Bóg Ciemności i symbiontów Null, zaś wszystko zaczyna się od wielkiego zbrojnego konfliktu między celestianami a ich inną wersją tej samej rasy aspirantami, podczas którego celestianie prawie wyginęli, bo w pewnym momencie został tylko jeden żywy celestian, ale przeżyli, bo pomogła im pewna kosmiczna królowa, przywracając całą ich rasę i razem pokonując aspirantów. Wojna ta skończyła się zniszczeniem pierwszego kosmosu, a przecież kosmos MCU to już jego siódma wersja, zwana siódmym kosmosem, i właśnie przez rozbicie pierwszego firmamentu, czyli pierwszego kosmosu, powstał drugi kosmos, tworząc przepowiednię, co mówi nam, że Thanos był jeszcze większym bohaterem, bo przepowiednia mówi, że pierwszy firmament po śmierci siódmego kosmosu, czyli tego MCU, a stworzeniem ósmego przypuści kontratak, co może zakończyć wszelkie życie na wieczność, więc Thanos był jeszcze bardziej heroiczny, a Avengersi doprowadzili do absolutnego zniszczenia życia na zawsze. Celestianie przemieszczali się za każdym zniszczeniem kolejnego kosmosu, aż do zniszczenia szóstego kosmosu i powstania siódmego, przy czym po opuszczeniu szóstej wersji weszli do otchłani i zaczęli wypełniać ją siódmym kosmosem, aż w końcu spotkali Nulla, który rządził otchłanią, gdzie wściekły Null od razu odciął głowę pierwszemu celestianowi, który wszedł do otchłani, a był to Celestian Nowhere, zaczynając konflikt między symbiontami a celestianami, w trakcie którego Null masowo ich eksterminował mieczem z żywej otchłani. Można śmiało powiedzieć, że Null był władcą pierwotnej iteracji siódmego kosmosu, więc jasne jest, że posiadając jako jedną z głównych emocji nienawiść, czuł ją do niebiańskich, a istoty, które stworzył, były tak samo złe jak on, i widząc ekspansję światła niesioną przez celestianów, chciał się ich pozbyć, nienawidząc swojego przeciwieństwa, bo był ucieleśnieniem zła i ciemności, a walcząc z celestianami stał się legendarną postacią boskiego terroru, próbując zepsuć światło za pomocą symbiontów. Symbionty, które są w zasadzie jego dziećmi, odziedziczyły po nim nienawiść do światła i celestianów, a w szczególności niebian, bogów i ogólnie dobra nienawidził pierwszy symbiont All Black, za którego pomocą uśmierconych zostało miliony boskich istot, co tylko wzmocniło Nulla i All Black boską złotą krwią, po części się od tego uzależniając, gdzie najlepszym dowodem ich nienawiści do nie tylko celestianów, ale wszystkiego, czego nienawidzi Null, mamy dzięki rozkazom złego boga dotyczących wielkiej ekspansji. Null wysłał wszystkie symbionty w kosmos, aby podbijały niezliczone planety, pożerały cywilizacje i boskie panteony, gasili gwiazdy i dławili planety w ostatecznej ciemności, dzięki czemu wielu bogów walczyło po stronie Nulla, pozbawiając ich własnej woli, aby strzegli podbitych przez niego planet, pokonując nawet Silver Surfera i tworząc z niego złą wersję jako rycerza otchłani. Aż w końcu Null walczył z całą armią bogów, pozbawiając życia całej armii oprócz jednego boga w złotej zbroi, gdzie All Black trafił w ręce Gora. Podsumowując, symbionty nienawidziły celestian przez ich wrodzone cechy pochodzące od ich boga, bo symbionty czuły głęboką niechęć do światła, a zwłaszcza te pierwsze, chociaż Venom jest zupełnie inny od całej reszty. A wy widzowie, napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!